Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. No ostatnimi czasy wpadliśmy w taki jakby nową podserię, wpadliśmy, że patrzymy sobie po sklepach, prawda? Więc dzisiaj patrzymy sobie dalej. WTF, WTF, WTF! Moi drodzy, było AliExpress, które zdrożało, gdzie tam patrzyliśmy, o AliExpress było kilka razy, więc tego nie liczę. Ostatnio pojawił się też nowy sklep, o czym mówiliśmy sobie i jest z nim Shopee, ale tam jedna osoba pisała mi w komentarzu, że przecież to nie wszystkie i tak, ja też wiem, że to nie wszystkie sklepy, co oczywiste, więc stwierdziłem, że może zróbmy sobie taką podserię i poprzeglądajmy wszystkie sklepy, jakie są możliwe z tymi podróbkami, alternatywami i w ogóle chińszczyzną, jeżeli chodzi o tematykę klocków. Jeżeli znacie jeszcze jakieś klocki, napiszcie mi klocki w sklepy. Napiszcie mi w komentarzu, a chętnie zajrzę, przepatrzę, jeżeli sklep faktycznie będzie warty opowiedzenia i pokazania, to oczywiście zrobię. A dzisiaj przychodzę do was z kolejnym sklepem, jakim jest Yum, to się czyta, prawda? Moi drodzy, i cóż, ten sklep znałem już od dawna, bo nawet, w moim Xiaomi miałem automatycznie zainstalowaną aplikację do tegoż. Mamy tu informację, szykują się na rabaty na 11.11 i mamy buty, ale buty nas tu nie interesują, bo przyszliśmy tu zupełnie w innym celu. Dlatego ja sobie już klepałem, moi drodzy, klocki i mamy już tutaj gotową zakładkę z klockami i wiecie, co wam powiem tak zupełnie, kurczę, szczerze? To jest najgorszy sklep, jaki dotychczas spotkałem się, jeżeli chodzi o chińszczyznę. To znaczy, asortyment to nawet nie jest zły. Nie chodzi mi o asortyment. Chodzi mi o ceny, które są po prostu moi drodzy, tak z kosmosu, że hej. Po wpisaniu sobie klocki znajdujemy, widzicie, na początku separatory i w ogóle o co chodzi z tym, że separatory, w sensie, wiecie, nawet jeżeli ich by tu faktycznie było 5, plus te, w ogóle gdyby to było wszystko, co jest na zdjęciu, to kosztuje 10 zł, no jakby nie, jakby, tym bardziej, że to jeszcze pisze jakieś minus 80, nie? No kurde, litości! Mają rozmach, Co separator bloków, dzieci, plastikowa zabawka, cegła, dziecko, narzędzie do usuwania plastikowych zabawek, demontaż, 82 zł! Co wy tego wysyłacie mi 4 kilo za 82 zł? Bo to jest jedyne co, kurczę, nawet to by tu musiało być i to by dycha chyba nie było nawet warte, nie? Jakby... tym bardziej, że zobacz pełny opis. Ile tutaj tego jest? Jeden separator, 5 separator. 6 separatorów za 10 zł i to jest promocja z 80? Czy ja muszę to jakoś komentować? No chyba, moi drodzy, nie. Bo nawet dziecko się na to by nie nabrało. Dalej mam jakieś śmieszne temperówki w takim kształcie, w ogóle kostek, jest to nazywane klockami. Tutaj te śmieszne, swoją drogą, to było u mnie na jednym z odcinków już te klocki, więc sobie obejrzcie, nadróbcie. O! Taki klocek 12 zł, serio, ale jedźmy dalej, moi drodzy, bo okej, nie jakby wiecie, nie szukajmy tego dziadostwa, ale spójrzcie, pierwsze, bo zauważmy, że mam cenę ustawioną rosnąco, czyli to są najtańsze elementy, pierwsze klocki, no to jeszcze by nie było takiej tragedii, chociaż chyba byłaby, ale spójrzcie, takie coś, 13 zł, a wiecie, a mi się wydaje, to są z tych jeszcze mikro maciupeńki klocków, których tak nienawidzę, 13 zł, nawet gdyby, na stówę to z tych mikro, nawet gdyby to było z normalnych, serio? Dalej, podstawowe figurki, takie jak te i one najlepsze, a dobra, te są minus 13, to wybaczam, ale Skorpion minus 50%, serio? 26 zł za tego Skorpiona z mikroklocków? Ej, naprawdę zastanawiam się, skąd oni wzięli te ceny, 15 zł za Happy Hogana, ktokolwiek to jest, bo Happy Hogan, nie wiem, nie mam pojęcia, no to kurde, no super, ten jest, nie? Jakby Johnny Wick w cenie 14 zł, not bad albo not dramat, ale to jest 33. Ej, poważnie, to nie są klocki Lego, żeby miały takie ceny kosmiczne. I tutaj, moi drodzy, tak naprawdę wszystko tak wygląda. Spójrzcie, podstawowe figurki, podstawowe, niepodstawowe, kopf. Już ten sam kopf przypuszczalnie kosztuje ułamek tego na AliExpress, znaczy ułamek. 6, 7, może max 8 zł, na pewno nie 10. Tutaj mam te ceny z kosmosu i powiem wam szczerze, że jak wstępnie się przeglądałem, to większość tych figurek, tak czy siak, spokojnie znajdziemy też właśnie na innych serwisach. A myślę, że dlatego nie znalazłem wszystkich, bo no nie szukałem ostatecznie dobrze. Ale to zakład, że one są i na AliExpressach i wszędzie. Spójrzcie, tu mamy co prawda klocuszki jakieś w miarę, ale 14 zł. Bez podatku VAT, czyli przypuszczalnie, moi drodzy, ja przypuszczam, że ten VAT jeszcze nam będzie doliczony. Czyli co z tego, że mamy 3 zł zniżki, jak te 3 zł zostaje nam doliczone? 17 zł, coś takiego? I ktoś tu 5 gwiazdek daje? To chyba jeszcze zapomnieli o 3.
dodatkowych, moi drodzy. Nie, no serio. I faktycznie mówię, na tym Yumie jest tego w miarę sporo, tych figurek. Bardzo, jeżeli muszę coś pochwalić, podoba mi się to, że mam tu wystawione pojedyncze figurki. Ta przejrzystość tutaj jest lepsza niż na innych serwisach. Natomiast no kurde, no z tymi cenami coś tu komuś, czarodziejka z księżyca, 14, super. Ghost Rider, no kurde, po 23 jest chyba ten z Lego, a ten bez zniżki by kosztował 20. No to kurcze, kogo frajera oni szukają, jakby nie? Totalnie. No tutaj troszkę miszmasz z tymi figurkami, chociaż są ciekawe. Jak widzicie, bardzo dużo jest tu figurek. I to bardzo, naprawdę dużo. Niektóre, ulala, całkiem interesujące, ulala, no, niektóre fajne, ale 33 zł, nawet 17 zł, no kurczę. Jedyne, po co mogę sobie wyobrazić, jest ten sklep, to po to, żebym tu w sposób bardziej przejrzysty znalazł figurkę jakąś, która mnie interesuje, a później udał się w inne miejsca, by znaleźć sobie jej odpowiednik w miejscu, gdzie te ceny są normalne. No kurczę, 14 zł weszliśmy, nie, jakby, no fajne są te figurki, wiele z nich naprawdę widzę pierwszy raz na oczy. A tak jak pewnie wie, Freddy Mercury jakiś śmieszny w ogóle, nie, jakby. I naprawdę jest, mówię, co to jest za ninjagowy w ogóle Deadpool. Wiele z figurek naprawdę jest w porzo, ale tak jak wspominam, no kompletnie nie te ceny. Ceny są bardzo zbliżone do cen legowych. A to przecież nie o to, kurczę, tutaj w tej zabawie, prawda, chodzi. Jeżeli chodzi tutaj natomiast o zestawy, no to już sobie zaraz zobaczymy, jak wyglądają tutaj zestawy i wam to pokażę. Wpisałem sobie bowiem, że zestawy poproszę od 50 zł, znaczy rzeczy od 50 zł. I tu jeszcze nawet takie tragedii nie ma, bo akurat za to dałem bardzo zbliżoną cenę za te... za właśnie te zestawy z... i właśnie zrobiłem wam spoiler. Ale nie ten dokładnie zestaw zamówiłem, ale chciałem go zamówić. Na szczęście nie ten zamówiłem. Oczywiście z Squid Game'a. Jak dalej widzicie, mamy tutaj... Co tu jest? Co to? Aha, super. Klocki do budowy puzzle. No tak to bywa z tymi tłumaczeniami, moi drodzy. Super, 50 zł, prawda? To jest podróbka czy to z Lego? Powiedzcie mi w imię Yumy. To jest podróbka. Nie widzę tu figurki. Okej, załóżmy, że wasza teoria tego, co pisaliście pod jednym filmem, że jakby nie może być figurek. No ale 72 zł w oryginale. I pytanie, jak jest z tym VAT-em? Bo jedę do zakład, bo tutaj, prawda, VAT już podziałał dobrze, żeby ten VAT był wliczany. Ja przypuszczam, że on będzie doliczony. Ale tak czy siak, kurczę, nawet 50 zł. Dopiero dopłacicie 10-15 i kupicie sobie ten zestaw z Lego, a nie z podróbek. Prawda? Nie sądzicie, że dobrze mówię? Takie coś, spójrzcie, wam teraz pokazuję. No kurczę, 70... I to nawet nie są klocki. Dobra, to chyba nie są klocki. Mam nadzieję, że to nie są klocki, bo w sumie w nazwie ma... nie ma klocki. Nie ma, to co ja patrzę. Co ja patrzę, moi drodzy, co ja patrzę. Spójrzcie, Jezus, tych małych klocków złożone 50 zł. Nie, naprawdę, moi drodzy. To tutaj dużo gadać, mówię. No chciałem wam zaprezentować ten sklep. Jako, że będziemy sobie sklepy patrzeć. Natomiast moja opinia o tym sklepie jest taka, jak już powiedziałem, zdecydowanie zbyt drogo, zdecydowanie. Co prawda w zestawach nie jest aż tak miażdżące jak przy pojedynczych figurkach, natomiast ceny są bardzo zbliżone do cen oryginałów. Oryginałów, czytajcie, jak w przypadku czołgów, no może nie akurat ten czołg, nie, ale jak w przypadku Lego, samochodów i tak dalej, no po prostu wiecie, ale 75 zł, no po prostu nie opłaca się to moim zdaniem ten sklep. Przy droższych zestawach jest ciut, widzę, lepiej niż przy tych pojedynczych tanich figurkach. Niemniej sklep jest zdecydowanie przepłacony, a ceny często są bliskie tych oryginalnych klockowych. I tak jak mówię, sklep jest fajny, bo jest przejrzysty. Jednakże nie wiem, co by się tutaj musiało stać, bym ja sobie kupował właśnie na tym sklepie. Chyba że na 11.11 zaczną walić samymi 90 zniżki. No spójrzcie, co to kurczę jest. No i za takie coś... No w sensie fajnie, mechanika i w ogóle winda, ale 50 zł... Z Bryglinka sobie sami by się złożycie klocki i sami to po prostu złożycie. Moi drodzy, innymi słowy, kompletnie nieopłacalny sklep. Ale napiszcie mi wasze opinie, jakie są na temat Yuma. Może ja o czymś nie wiem, może te klocki są naprawdę fenomenalnej jakości, ale wątpię, bo to przypuszczam, że to wszystko to samo, co na AliExpressonach i tak dalej, tylko w cenach po prostu kosmicznie zawyżonych. Nie wiem, kto naprawdę mógłby chcieć takie podróbki w takich cenach. Spójrzcie, takie autko 56 zł ze 125. Ej, naprawdę, chyba muszę zrobić odcinek najbardziej absurdalne w ogóle rzeczy, jakie widziałem tutaj na AliExpressonie, jakby nie.
Na Yomie, przepraszam. No na AliExpressie też chodzi mi, że ogólnie nie jakby. No, kompletne wariactwo, moi drodzy. To są Enlighteny, no i super, ale 53 zł za coś takiego. Chyba wiecie, o czym teraz mówię, moi drodzy. Kompletnie, moi drodzy, nie te ceny. Jeszcze 57 zł za takie autko mógłbym, prawda, powiedzmy, dać. Nie 100, ale jeżeli to jest doliczane te 13, czyli już 70 zł, no to już tak górna granica, prawda, bym powiedział, tego opłacalnictwa, nie? Autka po 60 zł. No nie, no kurczę, to 60 zł prawie, jeżeli VAT jest doliczany, no to 70 zł. A przy to ostatnio na promocji było gdzieś za 80. Jeszcze wiecie, tym bardziej, że nie mamy pewności, co tutaj dostaniemy, bo to jest ewidentnie zdjęcie Lego z sipkami zamazanymi, więc co ja tu dostanę? Podoba mi się też to, że pisze, że with figures, bo wiecie, na Ali nie ma tego, jakby nie wiemy, co dostaniemy finalnie, to przynajmniej wiemy, że with figures, nie? 76 zł kolejny zestaw, czyli właśnie to. No dobra, ze 102, ale jeżeli jest VAT, no to 90 zł. Naprawdę, moim zdaniem zdecydowanie bardziej to warto dopłacić kilka groszy, mieć oryginał. Nie wiem, kto kupuje na Yumie, napiszcie mi, czy znacie kogoś, kto kupuje na Yumie, bo jestem w szoku. Jak można chcieć być Chińczykiem i mieć takie ceny? Wiecie, Chińczyk musi konkurować ceną przede wszystkim. Albo towarem, którego nie ma Lego. No oczywiście do którego towaru trochę jest, ale wiecie, też no ja wolę kupić sobie oryginalną figurkę z Lego niż jakąś, który nie ma w Lego, ale podróbkę nie wiadomo jakiej jakości. No śmieszny sklep, śmieszny. Mam nadzieję, że mój kanał też jest dla was na tyle śmieszny, żeby zostawić tu subskrypcję. W sensie śmieszne, że się śmiecie, a nie że kpicie, nie? Jakby zostawcie subskrypcję, jeżeli tego nie robicie. Dzięki, że byliście, a ja żegnam ten odcinek za lakietką LOL i słowem BYE!